Ostatnimi czasy potrzebowałem pizzę zrobić szybko, a efekt był smaczny i zaskakujący. Jedyne, czego naprawdę potrzebujesz, by zrobić taką pizzę i efekt był naprawdę niesamowity, to kamień do pizzy. Jeśli takiego jeszcze nie masz, zapraszam do opisu. A jeśli chcesz działać bez kamienia na samej blaszce, też dasz radę. Lecimy z przepisem. To będzie bardzo prosty przepis. Ostatnio używam sera cheddar oprócz mozzarelli, ponieważ cheddar jest bardziej tłusty i ma troszkę więcej smaku. Do ciasta użyję cukru, możesz dodać też miodu zamiast cukru lub cukru zamiast miodu, w zależności co masz pod ręką. To mój sos pomidorowy zrobiony z własnych pomidorków z działki. Aczkolwiek bardzo podobny efekt uzyskasz, kiedy kupisz pomidory w puszce i po prostu je zblendujesz. Dodatkowo chciałbym Ci jeszcze przedstawić moje drzewko, jest to drzewko bazyliowe, które po prostu wsadziłem do miski z wodą i dzięki temu już od 3 tygodni hoduję bazylię, którą wrzucam na pizzę. Ogólnie ja nie przepadam za przyprawami wysuszonymi, a świeża bazylia daje naprawdę fajny zapach i smak. 150 ml wody. Jeśli nie masz jak odmierzyć tej wody, możesz to odmierzyć na szklanki, na kubki. Byle nie kubki ceramiczne, bo one mają różną pojemność. Kubki, które są szklane bądź szklanki, zazwyczaj mają około 200 ml i wtedy łatwo jest to odmierzyć. Nawet jeśli pomylisz się o te 10-20 ml, to nic się nie stanie. Będzie troszkę większa hydracja ciasta i to dalej będzie działać. Drożdże. Z takiego opakowania drożdży urywam dosłownie kawałek wielkości paznokcia, tak jak tutaj pokazałem. Dziś całe ciasto będę wyrabiał w misce i jest to bardzo wygodny sposób i ostatnio mój ulubiony sposób na robienie szybko pizzy. Kruszę drożdże, dolewam 150 ml wody, jeśli masz jak to dokładnie odmierzyć, proszę bardzo, jeśli nie, naprawdę może być to niepełna szklanka i będzie git. Płaska łyżka cukru albo łyżeczka miodu. Wszystko mieszu. A jak już się wymieszu, dodaję mąkę. Może to być każda mąka, może to być mąka tortowa, może to być mąka typu 500. Natomiast polecam mąkę typu 00, może to być Basia, może to być Gustobello z Biedronki, może to być mąka Caputo Pizzeria. Tutaj właśnie mi została resztka, ja pomieszałem dwie mąki. Ale z mąki tortowej też spokojnie to ciasto Ci wyjdzie. Jeśli chodzi o mąkę, tutaj wrzucam 200 g mąki. Jeśli nie masz jak tego odmierzyć, bo nie masz wagi, chociaż polecam odmierzyć na wadze, wtedy nie ma problemu. Możesz to odmierzyć na oko po prostu 1/5 opakowania, bądź tak samo na kubki. Mniej więcej jeden kubek szklany, tak samo jak kubek do wody, ma pojemność około 120 g mąki. Czyli dwa takie kubki to będzie niecałe 250 g. Mniej niż dwa kubki powinno być około 200 g. Jeśli wrzucisz 250 g, też pizza Ci wyjdzie. Także to nie jest problem, jeśli pomylimy się tu o parę gramów, ponieważ ten przepis to lightowy przepis, by pizzę zrobić szybko, łatwo i bezboleśnie. Kiedy wszystkie składniki mam w misce, starannie mieszam do uzyskania jednolitej masy. Kiedy ciasto jest już dobrze wymieszane, zakrywam wszystko folią spożywczą, tak żeby powietrze się nie dostało. Przykrywam, żeby światło się nie dostało i zostawiam na 5 minut. Po 5 minutach dodajemy sól. Ja tej soli wysypałem troszkę za dużo i nie dodałem całości, ale tak naprawdę dałbym jeszcze mniej. Czyli to będzie taka płaska łyżeczka soli, nie łyżka, płaska łyżeczka soli. Wszystko teraz trzeba wymieszać. Ja to mieszam jeszcze łyżką, żeby nie brudzić łap. Od dołu do góry, od dołu do góry, od dołu do góry. No i naprawdę trzeba to dobrze wymieszać, żeby ta sól się tam rozpuściła. Potem przekładam ciasto na blat i zagniatam do środka. W ten sposób. Do środka. Do środka. I tak cały czas. Kiedy kula jest już ukulana, z powrotem leci do miski. Zamykamy folią spożywczą i zostawiamy na jakieś 10-15 minut. Po 10-15 minutach kulka już jest prawie gotowa i jesteśmy coraz bliżej pizzy. Teraz należy ciasto delikatnie rozciągnąć i złożyć jak kartkę papieru. Na minimum 3 razy. W ten sposób. Do środka. I do środka. Ja teraz sobie z tego ukulam kulkę, zamykam ją starannie, żeby po prostu ta struktura z góry była gładka i kulam. Po ukulaniu kulki przykrywam ją miską, by ciasto odpoczęło na jakieś 5-10 minut. Po 5-10 minutach mogę wyrabiać placka. Jeśli to zostawisz na 15 minut i więcej, nie ma problemu, nawet lepiej, bo łatwiej będzie Ci wyrobić pizzę. Natomiast teraz posypuję ciasto semolą. Jeśli nie masz semoli, możesz użyć tej samej mąki, z której wyrabiałeś placka. Może to być też mąka kukurydziana, może to być kasza manna.
kulkę rozgniatam od środka na zewnątrz. Można obracać ciasto, ale pamiętaj, że na końcowym etapie zawsze wierzchnia strona kulki musi pozostać wierzchnią stroną pizzy. Ja mam różne sposoby i próbuję ich użyć, żeby rozciągnąć tego placka. Ogólnie ciasto nie poddaje się łatwo, ponieważ oczywiście było robione w krótkim czasie, no i nie za łatwo się rozciąga. Natomiast nie poddawaj się, powolutku, daj mu czas i można tu naśladować moje sposoby. Myślę, że są całkiem spoko. Pamiętaj, żeby uważać na ranty i tam, gdzie już się delikatnie powietrze w tych rantach nazbierało, to do tego nie zniszczyć, bo dzięki temu boki nam fajnie urosną. Można jeszcze w ten sposób, czyli rozciągam pizzę na palcach, na dłoniach. No i myślę, że jestem już coraz bliżej ostatecznego kształtu. Teraz ważna sprawa. Kiedy wyrobiłem pizzę, cały mój placek jest obtoczony w mące czy w semoli. Ściągam nadmiar mąki z blatu, ponieważ ta mąka, która dostanie się do piekarnika z blatu, to po prostu się spali i będzie śmierdzić. Mi tego nie potrzeba. Na deskę, deska, moja deska, zapraszam do opisu. Bardzo lekka i wyprofilowana deska, naprawdę łatwo się z nią rzuca pizzę. Teraz jak widzisz, delikatnie jeszcze poprawiam kształt ciasta, ale zrobimy to na końcu. Tak samo po dodaniu składników uzyskam ostateczny kształt pizzy. Na ciasto leci sos, ja mam sos własnej roboty z pomidorów, z działki, jest to bardzo proste do wykonania. Wystarczy pokroić pomidory, zagotować, odsączyć wodę i gotowe. Zamiast tego możesz użyć pomidorów w puszce, które po prostu zblendujesz, albo gotowego sosu Mutti. Ja naprawdę go bardzo lubię, zwłaszcza ten klasyczny, bez dodatków przypraw. Na to leci oliwa, na oliwę lecą dwa rodzaje sera, do tego bazylia i do pieca. Trochę bazylii. Ja lubię tą bazylię dodać jeszcze do piekarnika, do pieca w sumie, bo z piekarnika robię piec, kiedy tam mam kamień. Ta bazylia się tam troszkę przypali, a potem po wyciągnięciu pizzy wrzucę jeszcze świeżej bazylii. Sprawdzam, czy placek się nie przykleił do łopatki i ładnie mi zleci do piekarnika. Myślę, że jest ok. Piekarnik góra-dół 250 stopni, a kamień tym razem ustawiłem w połowie piekarnika. Ogólnie zazwyczaj kładę go nieco wyżej, natomiast tutaj myślałem, że pizza będzie się robić dłużej, więc stwierdziłem, że będziemy robić to właśnie gdzieś mniej więcej w połowie piekarnika. Wrzucamy placka i doglądamy pizzę. Ogólnie kiedy pizza od spodu już na przykład jest zrobiona, wtedy dobrze, a od góry jeszcze nie, wtedy dobrze jest przełączyć na funkcję grilla. I dzięki temu placek z góry nam się dopiecze. Ja zrobiłem tutaj to jakąś minutkę, może 30 sekund za późno, przez co pizza od spodu była bardziej dopieczona, ale nie przypalona, jak sam widzisz, wyszła świetnie. Po jakichś dwóch minutkach obracam pizzę w piekarniku, dół już jest sztywny, już się nie lepi i zmieniam ogrzewanie właśnie na funkcję grilla plus termoobieg. Tobie proponuję zrobić to troszeczkę wcześniej. Znaczy to też zależy od piekarnika, po prostu trzeba sprawdzać, czy ona od spodu już jest zrobiona. O tak, jak w tym momencie. Widzisz, pizza już jest od spodu gotowa, a od góry jeszcze jest lekko blada, więc jeszcze jakieś 30 sekund w piekarniku. Dobra, po około 4 minutach taki mamy efekt końcowy. Trochę bazyliowego drzewa. Kroimy i jemy. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostaw komentarz, zasubskrybuj kanał, łapka w górę. Dla Ciebie to tylko chwila, a mi pomaga rozwijać kanał i motywuje do tworzenia kolejnych filmów. Także zapraszam do zasubskrybowania kanału, polubienia filmu, skomentowania, a może masz jakiś pomysł, co teraz zrobimy. Ja chętnie zaeksperymentuję wszystkie przepisy, które robię, to tak naprawdę robię jako laik, jako ktoś, kto uczy się dopiero
różnych ciast i naprawdę wychodzi to coraz fajniej, coraz lepiej na przeróżne sposoby w różnym czasie. Smacznej pizzy!